Jeżeli oglądasz regularnie DNA Rynków, pewnie kojarzysz odcinek DNA o nieruchomościach sprzed pół roku i sprzed roku. Mówiłem w nich, że nieruchomości będą taniały. Ale Keynes mówił, że gdy przychodzą nowe fakty, ja czasem zmieniam zdanie. No to tym razem, co do rynku nieruchomości, ja też zmieniłem zdanie. Na jakie? O tym w tym odcinku DNA Rynków. Zapraszam. W tym odcinku DNA Rynków przyjrzymy się konkretniej rynkowi nieruchomości i postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, co dalej z cenami mieszkań w tej postpandemicznej rzeczywistości. I tak, zdaję sobie sprawę, że ilość zakażeń jest rekordowa, w sumie jeszcze pandemia ciągle z nami, ale z gospodarczego punktu widzenia pandemia jest już zdecydowanie tematem drugorzędnym. No i w związku z tym rzućmy okiem, jak zmieniły się w ostatnim czasie ceny nieruchomości, a także jakie mogą być dalsze zmiany na tym rynku. No i oczywiście, jeżeli chciałbyś wiedzieć o tych zmianach i o kolejnych informacjach, które będą istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy, to koniecznie należy zasubskrybować i polajkować kanał DNA Rynków w tej chwili. Kliknij też słynną ikonkę dzwonka, bo dzięki temu będziesz informowany o najnowszych klipach i informacjach, które publikujemy. A na rynku czas to pieniądz, więc już zgodnie z upływem czasu przejdźmy do podsumowania i powiedzenia wielkiego sprawdzam dla naszych prognoz z marca 2020 i października 2020. Obie te prognozy były tuż przed albo w trakcie kryzysu pandemicznego, który wtedy wydawał się absolutnie zmieniającym całkowicie układ gospodarczy na świecie. I to, jakie prognozy tam stawialiśmy, możesz zobaczyć dokładnie we wpisie z marca 2020 i z odcinka DNA Rynków w październiku 2020, czyli pół roku temu i rok temu. No i trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć, że zdecydowanie większe prawdopodobieństwo i szanse realizacji przypisywaliśmy scenariuszowi, że rynek nieruchomości będzie w dużo większym kryzysie. Ale także chcę Cię uczulić na to, że gdy stawiamy takie odważne, długoterminowe prognozy przy bardzo zmiennym otoczeniu gospodarczym, to rozważamy to w skali całego spektrum możliwości, czyli od bardzo mocno spadnie do bardzo mocno wzrośnie. I to, co się zrealizowało z naszych prognoz, to z pewnością fakt, że te nożyce cenowe, a więc różnica pomiędzy ceną ofertową a ceną transakcyjną się rozwarstwiła, czy rozwarły się te nożyce bardziej. To zaraz zobaczysz na wykresach. To, czemu przypisywaliśmy tylko lub aż 15% prawdopodobieństwo, to scenariuszowi, który się zrealizował i który brzmi: ceny nieznacznie spadają, a po dwóch kwartałach w połowie 2021 szybko odrabiają stratę i wracają do wzrostów. Tylko nieliczni właściciele są zmuszeni do sprzedaży, co obniża ceny na krótko. I oczywiście 15%, niektórzy powiedzą tylko, niektórzy aż 15%, ale to jedna na 9 sytuacji, czyli w praktyce wcale nie aż tak nieprawdopodobny scenariusz. Chcę Cię uczulić, że wszelkie prognozy takie scenariuszowe mają dużo większą wartość dla odbiorcy niż jasne powiedzenie będzie spadało, będzie rosło, bo tego oczywiście na 100% nie wiadomo. Spójrzmy jeszcze w konkretach, jak zachowały się nieruchomości w skali ostatnich 24 miesięcy. Jak widać po indeksie Urban One, dla dużych miast, a także dla największego, czyli dla Warszawy, ceny nieruchomości wyraźnie spadły w drugim, trzecim kwartale 2020 roku, a potem odbiły i są mniej więcej na porównywalnym poziomie, na jakim były mniej więcej rok temu. No oczywiście to rynek pierwotny, na tym rynku pierwotnym widać rozwarstwienie się cen ofertowych i cen transakcyjnych, co możesz sprawdzić w danych Narodowego Banku Polskiego i co widzisz także na tym wykresie. Te rozwarstwienie dotyczy zarówno dużych miast, jak Warszawa, ale także 10 największych miast w Polsce, czyli zdecydowanie szerszego spektrum, które także widzisz na tym wykresie i te nożyce również się tam otworzyły. Rynek pierwotny, w tej chwili oceniany na przyszłość przez inwestorów i analityków, ma przed sobą jednak zdecydowanie lepsze perspektywy niż jeszcze rok temu, co można chociażby zobaczyć po notowaniach deweloperów na warszawskiej giełdzie. Na tym wykresie widzisz porównanie trzech deweloperów do szerokiego indeksu WIG. Ten indeks jest w kolorze niebieskim. I widzisz wyraźnie, że ci deweloperzy, te trzy pozostałe linie, zachowują się lepiej lub co najmniej tak dobrze, jak dokładnie warszawski indeks. Co ważne, te największe wzrosty wśród deweloperów widać mniej więcej na przełomie listopada, grudnia, stycznia,
A więc w momencie, kiedy inwestorzy i analitycy i kapitał zdał sobie sprawę, że jednak na rynku pierwotnym wśród nieruchomości nie będzie katastrofy, deweloperzy przetrwają, przeżyją, będą mieli popyt, będą mieli chętnych na swoje mieszkania i w związku z tym rynek pierwotny i rynek nieruchomości dalej będzie mniej więcej tak samo funkcjonował. No a rynek dużo większy, czyli rynek wtórny. Tu trzeba spojrzeć na dane Narodowego Banku Polskiego i także widać, że prognoza i oczekiwania odnośnie rozwarcia się nożyc ofertowych znacząco się powiększyła. Czyli te rozwarstwienie pomiędzy cenami transakcyjnymi a cenami ofertowymi, które oczywiście są wyżej. Widzisz także na tym wykresie, że ten rozjazd na rynku wtórnym jest większy. Myślę, że to też mocno można związać z tym, że częściej i deweloperzy, i sprzedający mieszkania są dużo bardziej chętni, aby dorzucić coś więcej, a nie wprost zawsze obniżyć cenę. I stąd ta różnica pomiędzy ceną transakcyjną a ofertową. Dorzuca się po prostu rzeczy więcej. A co dalej z cenami nieruchomości na kolejne kwartały? No jeżeli spojrzymy na to, co najbardziej w ciągu ostatnich 12 miesięcy się zmieniło, co wydawało się jeszcze 12 miesięcy temu nieprawdopodobne, to, że inflacja bardzo mocno rośnie. Wtedy, rok temu, w marcu i w październiku wydawało się, że tuż jesteśmy przed załamaniem gospodarczym, a ceny będą bardzo mocno spadały. Tymczasem okazało się, że programy pomocowe, obniżki stóp procentowych, wszelkie transfery socjalne czy zwolnienia z podatków albo danin publicznych sprawiły, że jest bardzo dużo pieniędzy wśród inwestorów, analityków, wśród konsumentów i tych, którzy chcieliby inwestować. I szczególnie wśród oszczędzających. Oczywiście to, co mocno bije w te pieniądze i w te portfele, to inflacja. I ten element jeszcze 12 miesięcy temu wydawał się prawie nieprawdopodobny, że inflacja w Polsce będzie jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Kolejne kwartały, licząc od dzisiaj, od marca 2020, także będą przynosiły wskaźnik inflacji na poziomie 3, 3,5, nawet 4%, a więc dalej inflacja będzie podgryzać oszczędności, co jednocześnie będzie przepychało część kapitału na, wydawałoby się, bezpieczny rynek nieruchomości. Czy na tym rynku nieruchomości może być walka za wszelką cenę, bo towaru będzie mniej? Nie sądzę. Mimo że pandemiczny rok 2020 odbił się solidnym spadkiem gospodarczym, to jednak, jeżeli spojrzymy na to, ile wydano pozwoleń na budowę mieszkań, to w praktyce 2020 nie różni się tak bardzo od 2019, co widzisz na tym slajdzie. Innymi słowy, można wprost powiedzieć, że towaru nieruchomościowego na rynku w najbliższym czasie nie powinno zabraknąć, a więc nie będzie kupowania na wyścigi. Jednak kapitał z pewnością na ten rynek będzie płynął, no bo przy rekordowo niskich stopach procentowych w Polsce i praktycznie zerowej dostępności lokat w wielu bankach, znaczna część kapitału wśród inwestorów i oszczędzających będzie szukała miejsca, gdzie mogłaby chociaż nadrobić tę inflację. No i w związku z tym, jak zmieniają się nasze prognozy na rynek nieruchomości na kolejne 12 miesięcy? Keynes mówił, że kiedy przychodzą nowe fakty, to on też zmienia opinię. No i my w DNA Rynków też zmieniamy opinię w związku z tym, że ceny nieruchomości praktycznie wróciły do trendu. Miłość konsumentów i oszczędzających do nieruchomości jest zdecydowanie trwalsza niż strach przed pandemią. I inflacja dalej będzie wypychała pieniądze z lokat. Spodziewamy się teraz, że scenariusze możliwe do realizacji w kolejnych kwartałach wyglądają następująco. Z 65% prawdopodobieństwem widzimy szansę na to, że wzrosną ceny o 5-8% w skali najbliższego roku. I już mniej prawdopodobny scenariusz to taka rosnąca szybko bańka na rynku nieruchomości, a więc wzrost nieruchomości, cen nieruchomości powyżej 8% w skali najbliższych 12 miesięcy. Temu scenariuszowi przypisujemy 15% prawdopodobieństwo. Po 10% mniej więcej przypisujemy prawdopodobieństwo tego, że nieruchomości wzrosną o tyle co inflacja, czyli w przedziale od 0 do 5%, ale także rozważając całe spektrum możliwości, przypisujemy 10% szans temu, że wydarzy się coś, co sprawi, że nieruchomości spadną. I jestem ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na temat rynku nieruchomości na kolejne 12 miesięcy. Podziel się swoją opinią w komentarzu, daj znać, co myślisz odnośnie zmian cen na rynku, dostępności tych pieniędzy i perspektyw, które Twoim zdaniem są najbardziej prawdopodobne. W tym odcinku DNA Rynków to już wszystko. Dziękuję, do zobaczenia i do zarobienia.